Mieliśmy w szkole spotkanie ze Stowarzyszeniem Odra Niemen i dotyczyło ono rodaków na Kresach. Chciałyśmy właśnie dać coś od siebie, więc robimy kartki świąteczne, ponieważ pamiętamy o bohaterach i jesteśmy wdzięczni za walkę ojczyzny i chcieliśmy dać tutaj taką właśnie pamiątkę od nas, zrobić piękne kartki na święta, żeby pokazać, że o nich pamiętamy. Mam nadzieję, że trud, który włożę w tą kartkę, ktoś, kiedy ją dostanie, właśnie ucieszy się z tego, że ktoś o nim pamięta. Ta kartka będzie właśnie specjalnie dla niego. I mam nadzieję, że trafi właśnie do kogoś, kto kiedyś walczył o wolność mojej ojczyzny, którą ja mogę się teraz cieszyć, jako wolny człowiek. Drogim rodakom w dowód wdzięczności dla tych, którzy walczyli o naszą wolność. Wesoły Świąt. Panie Kazimierze, ja też przywiozłam panu taką specjalną kartkę świąteczną od ucznia, od uczniów z jednej szkoły, specjalnie dla was tutaj, dla żołnierzy, za adresowanie drogi żołnierzu. Przesłał życzenia, życzę, aby pan nigdy się nie poddawał. Anieszka, pokaż mundur. Mundur pokoś. Co? Mundur pokoś. Rusznik. On od dzieciństwa marzył być wojskowym. Młodzi w Polsce pamiętają o panu. Piszą, że będą zawsze pamiętać o tym, co pan zrobił dla naszego narodu. Za wszystko bardzo dziękują. To 14-latek napisał. Zostały w tej karteczce jako pamiątkę. Dwanaście lat. Kopałem. Nie dostaję to, co nie można. Na kolumnie. Ja się wspomina pani Wereniku. Nie zapominajcie mnie. To nie zapominajcie jego. Nie, to w pierwszej kolejności przyjechaliśmy tutaj. Nie zapominamy, nie. Dziękuję, że to nie zapominajcie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wszystko. Kombatancie, bardzo dziękuję za wasz trud, za poświęcenie swojej młodości w obronie państwa i wolności rodaków. Życzę wam zdrowia, dobroci od innych Polaków, aby pamiętali, dzięki komu możemy żyć w wolnym kraju. Mateusz Kopeć, lat 16. Thank you.
wieku 17 lat wstąpił wraz z bratem do wojska. Potem przyłączył się do 2 Armii Wojska Polskiego. Przeszedł przez Siedlce, Warszawę, Piłę, Wrocław i Brzeg. Potem został wysłany w Bieszczady do walki z UPA. W 1947 roku zdemobilizowany i wrócił do domu na Brasławszczyźnie. Jego brat zginął w czasie wojny. Przywieźliśmy życzenia i paczki. Panie, z pozdrowieniami od rodaku z kraju. Na pogórku siedzieli okrągiem, na NKM byli postawione. A bandery te chodzili. Вот что робит еще. Ну. Вот он то есть против того. А теперь бандеры на Украине. Вот, на Ямуре, как есть. Так, вот что робит. Дякую вам, что вы привезли нам гостинца. Ну, значит, для тех, кто они паковали, очень им дякую, что они мартвились. Я помню о нас. Я не сподівався, що так я в гості буду. Ой, так. Дуже дякую за вашу фатигу і за ваше спаткання зі мною. Може, зі мною по останній раз, щоб бо не можу, уж, значить, здоров'я не маю. Близько угоду, на правда. Ale wydaje mi się, że my skręciliśmy akurat tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Z prezentami. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, wielu łask Bożych. Bóg zapłać za waszą walkę i poświęcenie. Młodzi ludzie, młodzi rodacy pamiętają o was. Drodzy rodacy, mam na imię Nina. Chcę wam podziękować za wolną Polskę. W szkole dużo dowiedziałam się o was. Jesteście bardzo odważni. Jesteście wzorem dla Polaków. Życzę wam szczęśliwego nowego roku i dużo zdrowia. Nina Sosnowska, lat 7. Ksiądz, jakie jest największe cierpienie człowieka? Ja mówię, no to tam kilka wskazałem. On mówi, nie, największe cierpienie jest samotność i poczucie, kiedy ty nikomu nie jesteś potrzebny. Kiedy jesteś zapomniany. I właśnie myślę, że to jest prawda, bo to dotyczy każdego człowieka. Nikt nie chce być zapomniany, samotny. Każdy chce być w gronie ludzi. Nie? I dlatego bardzo fajnie, że właśnie zrodziła się taka idea w Polsce, aby też nawiedzić, pokazać też wszystkim nam, że o nas pamiętają, nie? Że nie jesteśmy zostawieni sami. Jestem Franciszek Wierciński z Wilniszczyzny. Mój ojciec 1914 roku urodzenia. Był uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku. Потім жовніжем армії Крайової і в'язнем лагерів сталіновських. Хочемо подякувати дуже сердечно за спарчі моральне і матеріальне, яке татусь мій отримує. І дуже татусь є вдячний. Powiada, że dla niego te dary są jakby zaszczykiem patriotyzmu. Za takie indywidualne liściki czy takie upominki, od choćby na przykład od jak taki. Wzruszony jestem. Bardzo dziękuję.
Jestem Wiesław Piątek, Wilno. Urodziłem się w Wilnie, mieszkam w Wilnie. I teraz to, co otrzymujemy z Polski, to jakby nitka, która wiąże te ziemie, które pozostały po drugiej stronie granicy, ale były polskie, i z rdzenną Polską. Dla tych, którzy pozostali, którzy walczyli za Polskę, ta ziemia, żeby Polska zawsze była. No cóż, my nie winni, że granice przesunęli się. Ale to, że młodzież, że rodziny, które mieszkają tu na rdzennej Polsce, pamiętają o nas, czują opiekę swojej ojczyzny. Przez to teraz Polska jest wolnym krajem. Gdyby Polska nie przetrwała i gdyby jakiś inny kraj wygrał, to wtedy cała Polska by mówiła po na przykład angielsku. Mój prapradziadek walczył kiedyś o Polskę. Chcemy złożyć życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dziękujemy za nasz cały kraj.